Z całego serca dziękuję za udział w naszej 181. ceremonii i jak już stało się naszą tradycją przy niektórych spotkaniach z tak zwanej wyższej półki wtajemniczenia, omówienie samej symboliki na podstawie kart Tarota. Oczywiście są to karty Crowley'a, które zawierają w sobie mnóstwo malutkich, różnych rzeczy, które podkreślają szczególne znaczenie danego przesłania i które potrafi zobaczyć tylko wprawne oko. Mamy tutaj 181, czyli zaczynamy od jedynki. Jak już o tym mówiłam, ta karta w niektórych taliach na początku szczególnie pojawiała się aż 3 razy, czyli biały mak, czarny mak i ten mak transcendentny. Na życzenie jednak Ordo Templi Orientis, które przejęło całe dziedzictwo Crowley'a, zostały te dwie karty wycofane, białego i czarnego maga, i pozostała tylko ta jedna, która została jak gdyby podpisana przez Crowley'a, że ona jest najważniejsza. Ponieważ ten mag podąża tą złotą ścieżką, zwróć uwagę, że to jest taki złoty most, bardzo cieniutka linia, malutka linia, pomiędzy królestwem tego białego i czarnego maga. Złota ścieżka, czyli tej mądrości wyższej, która dodaje mu takich symbolicznych skrzydeł. Ten mag powstał poprzez przemianę i transformację, tak jak często już o tym mówiłam, z jajeczka poczwarki gąsienicy w motyla, czy odwrotnie, jajeczka gąsienicy poczwarki w motyla, i on zdaje sobie sprawę z tego, jaką drogę ma za sobą, i zdaje sobie sprawę z tego, że ta ścieżynka jest bardzo wąziutka, że można wpaść w to ciemne lub w to skrajnie świetliste, gdzie odrzucamy to ciemne i nie możemy pewnych doświadczeń tutaj na ziemi tak przejść, jak i przejść powinniśmy. Ta karta zawiera w sobie tą symbolikę niebieskiego, czyli tej kreatywności, ponieważ ten prawdziwy mag kreatywnie wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stają do jego dyspozycji, ja już te narzędzia kiedyś omawiałam, by kształtować swoje życie, ten świat i wszechświat. I takim najważniejszym narzędziem, które może wykorzystać mag, które nie jest tutaj aż wielce zobrazowane, to są oczywiście myśli, słowa i działania. Ale ma jeszcze wiele innych narzędzi, poprzez które może tą swoją misję, nazwijmy to tak, realizować. Tą kartę potrzebowałabym właściwie 2 razy, ponieważ mamy 181, czyli 1, 8 i tutaj ponownie powinno być 1. Czyli w naszym całym przesłaniu ten mag, jego siła i moc jest najważniejsza, bo on pojawia się na początku, ale również i na końcu. Tutaj po raz drugi powinien się pojawić i jako ostatnia karta naciska na wszystkie poprzednie. Mamy 8, czyli balans. To również mówiłam o tym, zachować ten balans, tą równowagę. W spokoju leży Twoja siła, w spokoju leży Twoja mądrość i ta postać, kobieca postać, która opiera swoje dłonie na tym mieczu i stoi na palcach, utrzymując ten balans. Ta karta również często nazywana jest sprawiedliwością, nazywana jest takim sądem, ale w naszym znaczeniu dzisiejszym również najważniejszy jest ten balans, czyli w tym balansie nie popadać ani w jedną skrajność, ani w drugą skrajność, tylko ten złoty środek, złota ścieżka maga transcendentnego. No ale razem daje nam to 18, czyli cała seria naszych 180 spotkań Księżyc. I tym zajmiemy się tutaj, bo to jest bardzo, bardzo ważne, karta Księżyca i karta Słońca. Ponieważ 1, 8 i 1 daje nam 19, czyli 18 plus 1 daje nam 19, czyli Słońce. Karta Księżyca. Omawiałam ją już na naszym poprzednim spotkaniu, 180, i tutaj dla mnie najważniejsze jest również, popatrz, ta sinusoida, czyli tak jak tracimy ten balans, raz w górę, raz w dół, ale mimo tego ten skarabeusz, który niesie słońce, to przejście przez tą bramę do światła, do innego życia, do innego
takiego mądrego, świadomego życia. Przechodzimy przez ten portal, gdzie tych dwóch strażników w postaci Boga Anubisa strzeże tego przejścia z tego, co podświadome, czarne i ciemne, w to nowe, świadome. Wnieś światło w ciemność, czyli ten eremita. I to nie jest przypadek, że karta Słońca składa się również, to jest 19, czyli 1 i 9, czyli znowu nasz mag i 9 eremita. Czyli tak jakby sumować te karty, maga i eremity, to powstaje Słońce. Czyli pokonujemy te wszystkie blokady podświadomości, wnosimy to światło w ciemność, rozświetlamy te programy, gdzie byliśmy lustrem dla czegoś, ponieważ Księżyc to jest takie symboliczne odbicie cudzego, obcego światła. Tak mówimy, że Księżyc niby nie ma tego swojego własnego światła, tylko odbija światło słoneczne, to ma troszeczkę inne, inaczej to wygląda w energii, ale tak ogólnie się przyjęło, dlatego to, ten Księżyc jest tym symbolicznym lustrem, lustrem, które odbija to wszystko, co wokół, i możemy również spojrzeć w tą głębię, w to, co tajemnicze, w to, co mokre, w to, gdzie ten żywioł wody króluje, prawda, czyli emocje. A naszym przesłaniem jest, jak ten skarabeusz, wnieść to światło, to słońce i pokonać to wszystko, co w nas, czyli to wszystko, co negatywne w nas, i stać się słońcem. Karta Słońca, bardzo dużo złotego koloru, czyli ta mądrość wyższa, ale również tu jest kolor czerwony, jak i na tej karcie, a pamiętasz, co ja kiedyś mówiłam o Archaniele Urielu, który poprzez nasze wady, poprzez nasze słabości nam je pokazuje i przez to możemy je zobaczyć, tego doświadczyć i to przepracować. I oczywiście ten złoty, czyli ten kolor świadomości, tu jest jeszcze mnóstwo innych ukrytych symboli, dzisiaj skupimy się jednak na tym, co najważniejsze, czyli to słońce, ten rozkwit, te uskrzydlone postacie, ta strona żeńska, ta strona męska, połączone razem i kreatywnie zmieniające coś na ziemi. Wyobraź sobie, jakby to było na ziemi, gdyby nie było słońca. No ciemno by było, prawda? Bardzo ciemno. I w tym momencie, tak jak cały taki chaos jest na tej tablicy, bo tyle mamy tutaj przesłań, że aż wręcz taki chaos powstaje, to taki chaos jest teraz w energiach wokół nas. Dokładnie taki sam chaos. A my w tym chaosie odnajdujemy to światło, odnajdujemy to słońce. Fioletowy kolor transformacji. I ten feniks, o którym mówiłam, który powstaje z popiołów. O symbolice słońca będziemy jeszcze wiele, wiele razy mówić. Dzisiaj jednak to jest najważniejsze. No i teraz tutaj takie przesłania jako temat naszej 181. ceremonii. Mamy tego błazna, którego tygrys strachu kąsa w nogę, a on i tak idzie w pełnej radości, w pełnej świadomości, swoją własną drogą. To jest takie przeskoczenie na inny poziom, na wyższy poziom. Ja tą symbolikę już bardzo dokładnie omawiałam. Nie mam tutaj nic w tym momencie, co jest ważne, co wartałoby dodać. Może tylko te spirale, to co powiedziałam, że czasami historia lubi się powtarzać i z nową świadomością przechodzimy dalej, ale w tym momencie jest najważniejszy ten tygrys, który kąsa go w nogę, to jest również ta podświadomość, a on mimo tego idzie w tym świetle do przodu. Mamy kartę dziesiątka monet czy denarów, czyli bogactwo. Gdy pokonamy te blokady podświadomości, gdy odkryjemy to nasze wewnętrzne światło, to wewnętrzne słońce, to słońce to jest również ta kreatywność, to ciepłe, to piękne, to bezpieczne, to pozytywne, to co rozświetla wszystko, jest jednoznaczne z bogactwem. Dlatego również złoto, które mamy tutaj na przykład, czy tutaj, było zawsze tym symbolem bogactwa. I złoto symbolicznie przyciąga bogactwo. Bogactwo i to tej świadomości, czyli i to materialne, i to niematerialne, i to materialne. Czyli z tą energią
błazna z tą energią tego włókiczyja, tego włóczęgi, ale takiego roześmianego, który jest otwarty na wszystko, który w pełnej świadomości idzie z taką radością odkrywania, odkryjesz również nowe drogi do bogactwa i tego niematerialnego, i tego materialnego. Nasza ulubiona królowa buław. Mogę Ci powiedzieć, że ja jestem częściowo tą królową buław, ale z pewnością również Ty w pewnych aspektach Twojego życia, ponieważ królowa buław to jest ta postać o tych czerwonych, ognistych włosach, o tej pięknej, słonecznej koronie na głowie, która ma u boku leoparda, który wcześniej był tą czarną panterą, bo królowa buław pracowała nad sobą wiele, wiele, wiele lat. I tu taki cień się pojawia, popatrz, bo akurat słońce wychodzi. I to jest również symboliczne, że taka pojawia się linia. Dokładnie na tych kartach pojawia się taka linia. Tutaj ciemne, a tutaj jasne. Czyli takie również takie... Dokładnie w tym momencie się pojawia, gdy omawiam tę królową buław. Czyli ona również przeszła to poprzez cały ten cień, ta czarna pantera prowadziła ją poprzez jej własne cienie podświadomości do odkrycia tej swojej prawdziwej siły i mocy. I pamiętasz, że leopard to jest również ten symbol tej świadomości. Ten leopard jest, zawsze pojawia się w momentach inicjacji, w momentach, gdy przechodzimy przez jakiś super życiowy egzamin, a w tym momencie tutaj na Ziemi przechodzimy właśnie przez taki super, super, super życiowy egzamin drogi do wolności, odkrycia swoich talentów, możliwości, nowych dróg do bogactwa z tą energią tego błazna, tego włókiczyja, tego włóczęgi, tego takiego włóczęga w takim znaczeniu, takiego podróżnika, takiego wędrowca, bo wędrujesz tutaj przez różne krajobrazy. Raz doliny, raz góry trzeba pokonać, raz jakieś rzeki za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Raz przechodzisz przez słoneczne, piękne, piękne momenty, a czasami idziesz w deszczu, prawda? To jest dla mnie właśnie ten podróżnik, ten taki, który wie, że no teraz świeci słońce, ale za chwilę może zacząć padać, a za chwilę może przyjść burza, a za chwilę, nie wiem, okręt może się rozbić o jakieś skały i wyląduje na tej bezludnej wyspie i znowu muszę stawić czoła tym niebezpieczeństwom, a ja mimo tego idę do przodu. Tygrys może mnie kąsać, próbować mnie zatrzymać, jak chce. Ja i tak idę do przodu cały czas z radością odkrywania tego nowego etapu mojej drogi. Jakie tam jeszcze przeszkody się pojawią? Jak je pokonam? Praktyka czyni mistrza. Idziemy dalej. Dwunastka to było jako temat naszego spotkania, czyli ten wisielec. No i popatrz, wielu, wielu ludzi w tym momencie jest właśnie takim wisielcem. Czujemy się zawieszeni za nogę i tak szamotamy się i szarpiemy, bo tutaj takie ograniczenie, no nie można jakoś ruszyć do przodu, bo ciągle coś nowego się pojawia. Ale gdy staniesz się takim wisielcem, zawiśniesz na moment w tej ciszy, i popatrzysz na wszystko z innej perspektywy, głową w dół, to nagle zobaczysz tą całą iluzję, to wszystko takie dziwne, nagle wychodzi jakaś prawda i wiesz, że ten czas teraz wielu, wielu ludziom otworzy oczy, bo tak zawisną, dokładnie tak zawisną. I to bez względu na to, czy się zdecydują przyjąć znamie, czy się nie zdecydują przyjąć tego znamienia, to wielu ludzi tak zawiśnie w takiej pozycji, i nagle zobaczą, ojej, a to wszystko troszkę inaczej wygląda z tej innej perspektywy. I to jest taki moment, nazwijmy to tak, przed przekroczeniem progu. Czasami trzeba tak zawisnąć, żeby zobaczyć, że byliśmy w błędzie, że żyliśmy w jakimś dziwnym świecie, takie klapki mieliśmy na oczach. I gdy się tak szarpiemy, a mimo tego nie możemy się uwolnić i tak w takiej troszeczkę rezygnacji zawiśniemy, to jest tak, jak ja czasami powtarzam, czasami trzeba spaść w dół, żeby odbić się od dna. I w tej pozycji
Nagle, widząc wszystko z innej perspektywy, otwierają się nowe drogi i nowe możliwości. I tutaj nie przez przypadek dzisiaj mamy ten symbol Boga Anubisa, czyli ten klucz, ten krzyż Boga Anubisa. I tutaj również jest ten krzyż. Jakie ma znaczenie? Takie zadanie do wykonania. Poczytaj o tym krzyżu, jakie ma znaczenie i jak może ci pomóc ta symbolika dokładnie w tym momencie. Nie wszystko podaję na tacy. Pewne rzeczy trzeba zgłębić. No to tak pół żartem, pół serio, bo jesteś taką istotą, która zgłębia wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Ale niech to będzie taka inspiracja, żeby ten klucz zgłębić po naszym dzisiejszym spotkaniu. No i eremita, czyli wnieść światło w ciemność, rozświetlić tą ciemność, i eremita to jest również samotność. To jest takie troszeczkę powiązane, bo popatrz, i mag często jest samotny, i ta postać w tym balansie też jest sama na tej karcie, i ten nasz włókczyki też jest sam na tej karcie, i ta królowa buław też właściwie jest sama jako postać ludzka na tej karcie, i ten wisielec, i ten eremita, czyli wszyscy są w tej postaci eremity, bo często przez różne rzeczy trzeba przejść właśnie w tym stanie samotności, w tym stanie eremity. Nawet gdy jesteśmy w związku, to czasami jest nam potrzebny ten moment wycofania się, by stać się tym prawdziwym eremitą. Na dzisiejszej naszej tablicy mamy pióro łabędzia, czyli z tego brzydkiego kaczątka stać się łabędziem. Mamy również pióra gęsi, to są gęsie pióra. Gęś jako symbol, to jest bardzo ważne, zapoznaj się z tym na moim blogu zwierzętamocy.org o symbolice gęsi. Białe pióra, ta lekkość. Ja specjalnie wyniosłam dzisiaj tą lekkość w te trudne i ciężkie przesłania, bo najważniejszym przesłaniem jest słońce, czyli lekkość. Mamy delfiny jako symbolika przeskakiwania przez przeszkody. Każda nowa przeszkoda to wyzwanie, by je przeskoczyć. No i moja nowa przyjaciółka, nowa istota, która została stworzona z morganitu. Ma w sobie element złota, czyli świadomości, ale to są elementy pozłacane. Pozłacane 24-karatowym złotem, a w rzeczywistości to jest czyste srebro. I popatrz, czy nie jest to symbolika? Srebro jest wewnątrz, i przykrywamy je złotem, przykrywamy je słońcem. I ten kwiat lotosu, czyli również ta świadomość, rozkwit. No i oczywiście morganit. Morganit jest jednym z moich ulubionych, najcudowniejszych kamieni. Pamiętasz historię bogini Morgany? Tego prawdziwego maga? I oczywiście w tym świetlistym znaczeniu bogini Morgany, bo jest wiele, wiele różnych dziwnych przesłań, tak jak się mówi o czarnych kotach, tak jak się mówi o czarownicach, tak się często demonizuje boginię Morganę, ale w rzeczywistości jest ona dla mnie takim właśnie prawdziwym magiem, z taką pełną świadomością siebie. I morganit, popatrz, to jest kamień szczególny, bo morganit ma różne odmiany, różne kolory. Mamy tutaj i taki piękny, ciemny, błękitny, czyli kreowanie. Mamy taki troszeczkę łososiowy, taki kolor. Pamiętasz w mojej powieści, jak Mariam Salis założyła tą suknię w kolorze brzoskwiniowym, by powalić wszystkich z nóg? Taki troszeczkę jaśniejszy, błękitny, taki kolor troszeczkę mój ulubiony, mitycznej Atlantydy, różowy. Ten kolor różowy, który takim jest cudownym symbolem tej miłości do samej siebie, samego siebie, ale również świata, wszechświata, miłości bezwarunkowej, ale również ten różowy to jest taki kolor, który jest taki piękny, takiej niewinności, takiej dziecięcej niewinności, jak te cherubimy tutaj na tej karcie słońca. Ale również taki kolor, popatrz, taki troszeczkę bardziej złoty, bardziej żółty, czyli tej swojej indywidualności, niepowtarzalności, ale również taki bardziej wręcz pomarańczowy, taki mocny, mocny, mocny złoto-żółty, gdy stajemy się tym słońcem. Czy nie jest to symbolika ogromna, przepiękna i
tak pięknie pasuje dzisiaj do naszego spotkania. I ta istotka powstała dokładnie wczoraj. Dokładnie wczoraj, gdy przygotowywałam się z całą moją energią do naszej dzisiejszej 181. ceremonii, nagle odczułam, ta istotka zostanie powołana do życia. A te kamienie to są kamienie ogromnej wibracji. I one przywędrowały do mnie z Francji. Francja jest w tym momencie takim krajem, gdzie najwięcej budzi się ta nowa francuska rewolucja. I takim krajem, który również dla mnie ma ogromne znaczenie, bo ty wiesz, że Ania, która szyje wszystkie moje magiczne suknie, mieszka we Francji. I moje inkarnacje często miały miejsce właśnie we Francji. To we Francji po raz pierwszy odkryłam moją pierwszą, chyba najbardziej burzliwą inkarnację. I te kamienie, gdy odnalazłam je we Francji, w takim szczególnym regionie Amiens, to po prostu to wszystko jest przepiękna, magiczna, mistyczna historia. I wkrótce, może w kolejnych tomach mojej powieści, poznasz to wszystko, co ukryte i co nagle dopiero się ujawnia. Ujawnia się, gdy widzisz całokształt. Całokształt wszystkiego, wszystkich naszych spotkań, wszystkich naszych przesłań, wszystkich moich działań, tego wszystkiego, co wnoszę tutaj. A pamiętasz? Poznasz mnie po moich dziełach. Okej, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia i działaj z tą świadomością prawdziwego maga. Odkryj nowe drogi do celu, nowe możliwości, które skrywają się dokładnie teraz, w cieniu. Wnieś twoje własne światło w ciemność. I popatrz, czy to nie jest symboliczne, że eremita, on niesie swoją własną latarenkę. On niesie swoją własną, własne światło, własną, własne słońce wnosi do ciemności. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Twoja Maria Bogardi.